W ogóle, drogie panie, aby to było jasne, o czym mówię. Co to jest uwodzenie? Uwodzenie to jest taki etap początkowy w związku, kiedy mądra niewiasta robi to, co jest właściwe i słuszne, żeby rozkochać w sobie księcia z bajki lub kandydata na księcia z bajki. Czyli ona dąży do tego, aby ten książę z bajki stracił dla niej głowę, stracił rozum, natomiast żeby ona zyskała na wartości w jego oczach nawet więcej niż w rzeczywistości jest warta. Ponieważ nie wyceniamy dokładnie wartości kobiet, kobiety same znają swoją wartość, natomiast chodzi o to, żeby ten książę z bajki był przekonany, że dana kandydatka na księżniczkę jest dużo, dużo, dużo więcej warta, nie tylko niż konkurencja, ale nawet to, co jemu się wydawało, że może w życiu osiągnąć, zdobyć, poznać, poderwać książę z bajki pod wpływem tego, co ma w mózgu i nie tylko w mózgu, podrywa. I drogie kandydatki na księżniczki, wielu facetów robi to bardzo skutecznie, podrywa, a potem jak ona już jest poderwana i on ją zostawi, to ona upada i czuje się rzucona. Dlatego informuję, że uwodzenie tym się różni od podrywania, że to ona, kobieta, wodzi go nie tylko za nos, ale wodzi go we właściwym kierunku, go przewodzi. I dlatego uwaga, albo kobieta uwodzi, albo jest podrywana. Nie jest możliwe, żeby to było jedno i drugie jednocześnie, ponieważ mądra kobieta, bardzo mądra kobieta, w taki sposób uwodzi swojego księcia z bajki, że jemu się wydaje, że to on podrywa. I to jest sedno i clue uwodzenia. Kobieta tak uwodzi, że jest, powoduje, że jemu się wydaje, że to on podrywa. Jeżeli jest odwrotnie, to wtedy nie książę z bajki traci głowę, ale właśnie kandydatka na księżniczkę traci zupełnie rozum. I to jest pełna klapa, drogie panie. Dlatego nauczcie się uwodzić, żebyście nie były podrywane przez kogoś, kto w ogóle nie wie, jak się za to zabrać. I dlatego, drogie panie, życzę wam, żebyście się dowiedziały, na czym polega uwodzenie. Chętnie wam wytłumaczę.